Gorzko! Byliśmy do 10, jeden, albo w ogóle im nie przeszkadzają. Tak też jest dobrze. 10! Drodzy nowożeńcy, stoicie na początku wspólnej drogi życia, pełni nadziei i oczekiwania. Wasze twarze promienieją szczęściem, a serca przepełnione są miłością. Dlatego też dziś zdecydowaliście się zawrzeć małżeństwo i pójść wspólną drogą w dalsze swoje życie. Dziś, szanowni nowożeńcy, ofiarujecie jeden drugiemu najpiękniejsze i największe bogactwo. Swoją miłość, swoje nadzieje i swoje szczęście. To i wielkie brawa! Z wieczoru kawalerskiego, po którym z duszą na ramieniu następnego dnia spytałem się Marzenę, jak? Na co Marzena, że wrócił szczęśliwy i zrelaksowany? Ja sobie pomyślałem, że to jednak nie dlatego, że był na wieczorze kawalerskim, tylko dlatego, że do niej wrócił. Bo to jest facet, który potrafi kochać. Praw i obowiązków wynikających z zawarcia związku małżeńskiego. Uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Marzeną Elwirą Popłowską. Że wstępuję w związek małżeński z Krzysztofem Osieckim i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Rozpoczynacie nowy etap w swoim życiu, w którym radości i smutki dzielić będzie z Wami druga bliska i oddana Wam osoba. Przybycie, gdybyście nie przybyli, byłoby dosyć niezręcznie, biorąc pod uwagę, ile tutaj przygotowań zostało poczynionych.